Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty. Oddziały Muzeum Krakowa. Napis Wystawa Maszyneria Teatru. Dom pod Krzyżem. Ulica Szpitalna. Narożny jasny budynek. Nad bramą krucyfiks. Mówi Ewelina Radecka, kuratorka wystawy. Wystawa nosi tytuł Maszyneria Teatru, a to dlatego, że opowiada o kulisach Teatru Krakowskiego, o tym, co dzieje się w tej przestrzeni za sceną, czyli w tych wszystkich pomieszczeniach, gdzie pracują niewidoczni na co dzień też artyści, rzemieślnicy sceny. Wspólnie z koleżanką zastanawiałyśmy się, jak pokazać to, co w teatrze jest niewidoczne, a bardzo interesujące i niezmiernie mocno wpływa na kształt artystyczny spektakli, czyli to, co się dzieje w pracowniach rzemieślniczych, w krawieckiej, w szewskiej, w butaforskiej, ślusarskiej i wielu, wielu innych, które są na zapleczu teatru. Także jak wygląda praca dźwiękowca, jak wygląda praca oświetleniowca, pań garderobianych, makijażystek, suflerów, inspicjentów, a także pracowników administracji teatru. Ekspozycja. Zwiedzający pochylają się nad gablotą. Joanna Zdebska-Schmidt, kuratorka wystawy. Wystawa jest umieszczona na trzech piętrach zabytkowego domu pod Krzyżem. Każde z pięter odpowiada trochę innej historii. Parter mówi o mechanice sceny. Tutaj można zrobić teatralną burzę, można zobaczyć, jak świecą się światła, można zobaczyć, jak kiedyś wyglądały reflektory teatralne. Na pierwszym piętrze opowiadamy o pracowniach teatralnych, o przygotowaniu spektaklu, tej jego takiej oprawy plastycznej. I tam z kolei można na przykład przymierzyć kostiumy albo spróbować wcielić się w rolę inspicjenta. A na drugim piętrze opowiadamy o administracji teatru, gdzie można próbować na zasadzie takich kół zębatych zobaczyć, ile tych rzeczy trzeba zrobić, aby spektakl mógł się wydarzyć. W naszej opowieści skupiamy się głównie oczywiście na tym okresie takim historycznym z przełomu XIX-XX wieku, aczkolwiek są też akcenty późniejsze, druga połowa na przykład XX wieku. Jacek Salwiński, zastępca dyrektora Muzeum Krakowa. Tu widać nazwiska twórców teatru, tu widać mnóstwo ludzi, którzy tworzyli Teatr Krakowski przez ostatnie 200 lat. I rzeczywiście Teatr Krakowski promieniował nie tylko na Kraków, na Polskę. To jest olbrzymia legenda i olbrzymia część kultury Krakowa. Natalia Słowska, uczestniczka wydarzenia. Najbardziej mi się podobała budka suflera oraz kostiumy, bardzo kreatywnie zrobione, które można zobaczyć z bliska, można zobaczyć, jak były wykonane. Bardzo interesujące dla mnie było to, czego się dowiedziałam o pracy w teatrze, ile osób pracuje nad tym, aby przedstawienie w teatrze mogło się udać. Sławomir Pietrzyk. To jest magia teatru. To są trzewia teatru, piękne trzewia teatru, dzięki którym ten teatr żyje. To jest ten mózg, serce, to jest więcej, to jest dusza teatru. Ekspozycja. W obszernej sali na ścianach fotografie ludzi teatru. Pośrodku wieszaki pełne kostiumów.